siema, robimy dzisiaj kapustę rozmarzaną. Kroimy czerwoną kapustę w paski, po czym wszystko wrzucamy do jednego garka. Garnek przestawiamy na ogień, podlewamy lekko wodą, żeby się zagotowało. Używamy do tego pieprzu, soli, octu, cukru i laski cynamonu. Jak ktoś lubi, to można dodać rodzynki, jabłka. To jest już indywidualna sprawa. Wszystkie przyprawy oprócz octu dodajemy na sam początku i sobie powoli gotujemy. Po jakichś 20 minutach otrzymujemy coś takiego i możemy zaprawić octem, jak jest miękka kapusta. Zaprawiamy octem, jeszcze doprawiamy dokładnie i wychodzi nam coś takiego. Ładna, pyszna kapustka. Pozdrawiam i smacznego. Dzięki.